Witam, cześć moi drodzy, Kiano Gaming z tej strony w ten piękny, słoneczny dzień Northern Dublin Island. Ale dzisiaj zapierdziela słońce, dobrze. Znaczy, myślą moją, nie lubię ciepła. Wiecie, to ciepło też tutaj w Irlandii to bez przesady, ale ja odczuwam każdy podmuch takiego ciepła. Ale to jest ostatni dzień taki, cały tydzień się zapowiada deszcz od jutra. No, tego nie lubię, no ale jesteśmy w Irlandii. To też mnie zawsze wkurza kogoś takie narzekanie. Wiecie, ja zawsze jak jest deszcz, to powtarzam to samo, nie? Że no jesteśmy w Irlandii. Chyba wiecie, gdzie przyjeżdżacie, nie? No to albo tak, albo siak, nie? Wiadomo, może ten deszcz dobić, jak pada, ale nie jest tak źle, jak było 15-16 lat temu, tak? Jak ja przylatywałem, to wtedy było dużo więcej deszczu i to takiego srogiego. Teraz, wiadomo, raz tam na miesiąc tak porządnie popada, taki, w sensie taki poradny ten deszcz, a tak to głównie mrzawki. Tutaj co się teraz działo, Sinn Féin, czyli partia wywodząca się korzeniami z IRA, chociaż to już nie jest, wiecie, dla tych, co są wtajemniczeni, to Sinn Féin, wiadomo, wywodzi się od IRA, ale to nie jest, wiecie, to nie są panowie, którzy biegają i podkładają bomby. W każdym razie ta partia zdobyła od ponad 100 lat pierwszy raz większość w Irlandii Północnej. Tutaj w Republice Irlandzkiej też sobie radzi, tak? Więc widać, nastroje się trochę zmieniają. Co chciałem powiedzieć tutaj, dlaczego Irlandii Północnej mówię? No bo znowu gdzieś tam na Facebooku, na grupie ktoś się pytał i znowu tam, tak mówię w ostatnim odcinku, że tam trochę, znaczy wytłumaczyli komuś, że pytanie o Irlandię Północną, w sensie na forum irlandzkim, no to nie jest, to nie jest to dobre, no bo to jest inny kraj, tak? Dzieli się wyspa, no ale to wiecie, nawet większe podobieństwa te obecne sytuacji mają Niemcy z Polską, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale znowu się tak ktoś pytał, znowu było tłumaczenie. Ja tego też do końca nie rozumiem, jak ktoś na ślepo jedzie, tak? Bo tam wynikało z tego jednego pytania, że ktoś po prostu na ślepo jedzie do Irlandii Północnej, tak? Czyli chce jechać do UK. To czemu akurat Irlandia Północna, Belfast? I jak się pyta na irlandzki forum, czemu po prostu nie przyjedzie do Irlandii, Republiki Irlandzkiej, tak? No to jest dziwne, tak? Dziwne założenie. Ogólnie jamy się do Irlandii Północnej nie cisną, powiem wam szczerze. No bo jak już miałem jechać do UK, do Wielkiej Brytanii, no to bym pchał się, nie wiem, gdzieś tam... Jak oni się tu znaleźli? Nieważne. Pchałbym się do Londynu oczywiście. Znaczy teraz już jestem trochę za stary na to, już ten Nowy Jork, Londyn, te większe aglomeracje mnie bawią. Fajnie zwiedzić, nie mówię, ale... Ale to już nie dla mnie. Ciągle jestem w szoku, jak... Nie wiem, czemu ja sobie wyobrażałem, że Londyn nie będzie takim dużym miastem, ale to jest prawdziwa aglomeracja. Do tego bardziej mi się wydaje, że multikulturowa niż Nowy Jork. Ogólnie miałem, jak to mówiłem już setki razy od moich pobytów w Londynie, że miałem to samo odczucie, siedząc w Londynie, popijając moje espresso, to, że znowu jestem w Nowym Jorku, tak? Fajne miasto, podobało mi się Londyn, to takie, no, gdzie nie pójdziecie, coś ciekawego jest, tak? Nie wiem, czemu się nie spodziewałem, że będzie tak aż fajnie. No nie wiem, ale tak powtarzam, czy bym chciał mieszkać? No nie, ja już jestem taki dublińczyk, lubię to właśnie mało miejskość, tak? Małe miejscowości. No Dublin jest mały, tak? To jest milion, nawet nie wiem, czy jest 1,5 miliona mieszkańców. Mi się to podoba. Podoba mi się, że nie ma tu wieżowców, wiecie, a tutaj ja nie jestem jakimś tam, wiecie, gościem, który szuka... Jak byłem młodszy, to tak, jak miałem tam 20 lat, miałem to jasne. Marzyły mi się Toronto, Nowe Jorki, inne piczowiny. Teraz nie, teraz mi się marzy tak, teraz jadę do domu. Ciepła woda. Tak grzeje się woda w bojlerze na prysznic.
dzieptać się na kanapę i żeby mi nic nie bolało. To mi się marzy. Wstać jutro do pracy i powtórzyć. Tak mi ostatnio pisał ktoś, tam odpowiadał na mój komentarz, że też tam pracę zmienia, bo go stresowała i go wkurzała, i to jest też moja myśl, tak, że mnie cieszy po prostu bezstresowe. Każdy dzień spędzony w zdrowiu, bez niepotrzebnych niepokoi jest dla mnie czymś. Dlatego dla takich osób, że jak ja, też robię z siebie jakiegoś dziada starego. No nie, no ja mam 36 lat, ale jednak trochę, jednak w ciągu tych takich aktywnych lat, czyli gdzieś tam od 19 roku życia, aktywnych, pracowitych prac, lat, tak, czyli gdzieś tam zapracowałem, podróżowałem, no to i zwiedziłem dosyć dużo tej Europy, trochę świata, dużo prac miałem, więc uważam, że mam doświadczenie w różnych tematach takich, dlatego dziwię się potem, znaczy nie rozumiem, tutaj wracając do tej Irlandii, no nie rozumiem takiego założenia, moi drodzy, wytłumaczcie mi to, bo tak właśnie spotkałem z dwoma komentarzami na grupie tego, jest na ślepo, chcecie jechać gdzieś, wybieracie, nie wiem, z tylko strony Irlandię Północną, Belfast, ewidentnie widać, że nie macie pojęcia o Irlandii Północnej, skoro się pytacie i to jeszcze się kłócicie z kimś na grupie, że przecież to Irlandia, to znaczy, że nie macie pojęcia, co to jest Irlandia Północna, tak? Że, nie wiem. Pyta, wiesz, wiecie, no bo to, od tego są fora, żeby pytać, tylko że no tam właśnie mówię, że no skąd ludzie mają wiedzieć w Irlandii Północnej, znaczy na forum irlandzkim o Irlandii Północnej, jakie są zasady teraz, no może się ktoś trafić, jasne, no ale nie, no. I jakie jest takie założenie takiej osoby, że no to, wiecie, no to czemu nie przyjdzie do Irlandii, tak? Tłumaczyłem, jaka jest różnica, tam fajnie ktoś wytłumaczył, że Irlandia, większe zarobki, wyższa, ale jednak wyższa tabelka startu, bo jest cholernie drogo, później zarobicie na jakiś mortgage, no jest to trudniej, tak, ale jest łatwiej się dostać. Anglia, tak to tam właśnie ktoś wytłumaczył, kto był tu i tam, że Anglia, ciężej się teraz dostać, trochę mniejsze zarobki, ale życie tańsze, tak, i szybciej, szybsza szansa na kupienie czegoś, tak. No i z tym się mogę zgodzić, bo Irlandia jest i łatwa do dostępu, i jest ciężka do życia na początku, tak? To już powtarzam wam tyle razy, że mój kazus, że singlowi tutaj łatwiej będzie się ogarnąć na początku niż rodzinie całej przyjeżdżając, bo czy rodzina cała przyjeżdżając tutaj ma na tak wysoką postawioną belkę, w sensie nieruchomości, znalezienia czegoś do zamieszkania, że naprawdę by się pakowała na minę. Ale to już choć pomimo, że roboty jest tutaj dużo, ale chyba byście spali w namiocie, bo płacili kuźwa ceny już teraz, pokoje po 1000 euro chodzą, to już jest normalne, więc a więc tak, to już jest obeznany temat na moim kanale, to wiecie. Więc tylko mnie tak zastanawia taka myśl takiego, to widać, że ktoś jest nieprzygotowany na emigrację. To nie można być takim, moi drodzy. No ja wiadomo, można się doinformować, ale no to już trzeba mieć jakąś bazę, wiecie, no tutaj tam dobrze ktoś napisał, że jak się takie pytania ktoś zadaje i nie widzi różnicy, to znaczy, że nie jest ktoś gotowy na emigrację, na pewno nie do Irlandii Północnej, no. Wiecie, no nie, no. Samo to, że to, wiesz, takie zdanie, że to ta sama wyspa, nie. Tak powtarzam, większe podobieństwo jest między Polską a Niemcami teraz niż między Republiką Irlandzką i Irlandią, tak, w której ja tu mieszkam, w Dublinie, Republika Irlandzka, Irlandią Północną, która to jest właściwie Wielka Brytania. Więc tutaj wracając do tego, no duże są teraz zapowiedzi, co się będzie zmieniało. Na pewno boją się ludzie, że odżyją jakieś, wiecie, zawiści protestanckie, katolickie, no skoro Sinn Féin wygrało, nie wydaje mi się. Oczywiście na forach już się zaczęła główna burza między United Ireland, trzeba znowu zjednoczyć Irlandię, i między Brytyjczykami, bo widać po emotikonach, że brytyjskie flagi, że walić tą Irlandię, walić ich, nie, byście płakali, zatęsknilibyście za socjalem od królowej, nie, no i wiecie, to tak pół na pół.
Irlandia Północna to już w większości są ludzie mentalnie Brytyjczycy. To już jest Brytania, moi drodzy. To nie wiem, wiecie, rząd irlandzki absolutnie, raz wam powiem, nie ma tutaj w ogóle, zwisa tutaj Irlandczykom ta Irlandia Północna. Jest naprawdę mały procent osób, które by chciały rzeczywiście jakiś United Ireland znowu. I poza tym Irlandia Północna ma największe bezrobocie spośród tych wszystkich, wiecie, spośród całej Wielkiej Brytanii, więc to też by się wzięło kawałek kraju, znaczy kraj, który ma problemy, tak, z bezrobociem, ze wszystkim, więc no, ogólnie rząd nie patrzy tutaj na takie akcje. Ludzie też, ludziom nie zależy na tym, mają już te tematy złączenia Irlandii do sobie gdzieś. Tutaj też ciekawy temat ktoś nasunął w komentarzach, bo ja lubię te komentarze, to lubię to komentarze między Brytyjczykami a Irlandczykami, że co by się teraz stało, gdyby jakaś tam większa też Sinn Féin nabrało jeszcze władzy, i tak ma już teraz tam władzę, tak? Ale jakby to szło tak dalej i rzeczywiście by się chcieli odłączyć, tak? I ktoś porównał to do tego, co jest teraz w Ukrainie z Rosją. No i to ciekawe porównanie, no bo co Anglia by zrobiła? No tam z historii wiemy, tam co się działo na Falklandach i innych tematach. To Anglia by tak nie odpuściła Irlandii Północnej sobie. No ale co by zrobiła? No wjechałaby czołgami? No pewnie tak. Zauważcie, jakie tu jest korelacje z tym wszystkim. Jak może konflikt powstać nagle? Jakby Irlandia się chciała rozłączyć, odłączyć. Północna od Wielkiej Brytanii. No to przecież królowa by nie odpuścili sobie tego tak. No. Ciekawy kazus, tak? Patrzcie, jak kruchy może być. Oczywiście to jest takie założenie, nic tu się takie nie będzie działo, tylko tak właśnie tak ktoś nagle napomniał w paru komentarzach a propos Ukrainy, teraz o Rosji, a Irlandii Północnej i Anglii, tak? Wielkiej Brytanii, tak? Co by się stało? Tak daje do myślenia trochę. Ale nic się nie stanie, moi drodzy. Będzie tak, jak było. To już nie są ci politycy, co... Politycy teraz to już nie jest to, co 100 lat temu. Politycy teraz nie szukają zwady. Oni szukają zwady przed elekcją, tak? Dużo szczekają, dużo krzyczą, a jak już zostaną wybrani, to chcą jak najspokojniej sobie te swoje stanowiska mieć, a sprawę zamiatać pod dywan, więc to jest taka gra. To nie są już tacy politycy, wiecie, jak byli 100 lat temu. Nie, nie. Pozdrawiam was, trzymajcie się zdrowo, pa.